pewnie wiem. Dobra. W akurat ten uniwersytet, kiedy po prostu miałem możliwość zrobić decyzję, w którym uniwersytecie się studiować, właśnie zrozumiałem, że w ogóle nie istnieje takiej specjalności. Czyli ja studiuję się na bioinformatyce i takiego kierunku nie istnieje w ogóle w Ukrainie. I właśnie szukałem jakiś specjalizowany uniwersytet w Uniwersytecie Przyrodniczym, dlatego że to lepsze możliwości i lepszy jak na mnie sprzęt laboratorium. Dlaczego właśnie obrałem Polskę? Kiedy miałem właśnie wybór, pierwsze co właśnie szukałem, to specjalizacja głównie dla mnie. Dalej właśnie zobaczyłem, że nauki, które są istnieją w tym uniwersytecie i dalej. Dlaczego osobiście Polskę obrałem? Ponieważ to jest bliżej, już otrzymałem europejski dyplom, europejskiego poziomu. Ponieważ mamy już prosty rejs samolotu Charków, no i właśnie Wrocław, to 2 godzinki, tu już jesteś za 2500 km od domu i git właśnie na miejscu. Jestem z Charkowa właśnie, tak samo studenckie miasto, no, tak samo Wrocław jest studenckim miastem. Ale jeśli już porównywać dokładnie o dwa miasta, ale tutaj czuję się naprawdę żywiej aniż w Charkowie. Jeszcze ten aspekt architekturny. Ja po prostu chcę dodać, że fascynujący. Czemu obrałem kierunek? To po prostu bazowałem się na moich zainteresowaniach. Teraz właśnie mam w tym momencie sesję. No, wyszedłem z egzaminu chwilę jak. Pisałem matmę, a właśnie bioinformatykę, ponieważ jeszcze zajmowałem się 3D modelowaniem inżynierskim i 3D drukiem wcześniej do tego w Ukrainie. Dla mnie to nawet nie jak hobby, to już jak praca naprawdę. No, akademik, czyli to naprawdę bardzo komfortowa lokacja dla mnie, tryb życia. Bardzo dużo imprez, to studenckie życie, ale jak sesja się zbliża, tym mniej, ale jak się skończy, oczywiście, że wszystko od początku. Naprawdę, po prostu fajny akademik, naprawdę, no, mój akademik, hej, Centaur, jest najlepszy. Po prostu jestem szczęśliwym studentem. Wiem, że mam przyszłość, wiem, że mam możliwość dojść do tej przyszłości, czyli skończyć studia i otrzymać to, co ja chcę właśnie, no. I profesję, która będzie jeszcze aktualna dużo lat w przyszłości, no i właśnie dlatego tutaj się studiuję. Przepraszam wszystkich studentów na uczebę w Uniwersytecie Przyrodniczym w Wrocławiu.